ktoś jest agresywny, policja nie zareaguje, musi dojść do tragedii. Proszę pan, przepraszam. Przepraszam bardzo, ale no nie mogę powstrzymać was. Musi dojść do tragedii, żeby coś się stało, żeby coś się wydarzyło, żeby było lepiej. Agresywny to był człowiek, który no był alkoholikiem. I pił, znaczy ja spotkałam go kilka razy w Biedronce. Ten mężczyzna był znany tutaj na Poznańskim Łazarzu, niejednokrotnie zaczepiał ludzi, był agresywny, wyzywał w Biedronce, tutaj na Łukaszewicza awanturował się, wyzywał ludzi od Leszczy. Ale gdy człowiek zadzwoni na policję z taką sprawą, że ktoś jest agresywny, policja nie zareaguje, musi dojść do tragedii. Proszę pan, przepraszam. Przepraszam bardzo, ale no nie mogę powstrzymać was. Musi dojść do tragedii, żeby coś się stało, żeby coś się wydarzyło, żeby było lepiej. Czyli tej tragedii dało się jakoś zapobiec? Znaczy, nie wiem co, nasz system jest tak kulawy w takich sprawach, że myślę, że ta tragedia była nie do uniknięcia tutaj. Jeśli chodzi o panie przedszkolanki, jest mi ich tak żal. Tych dzieci biednych, które to wszystko widziały, to po prostu to się w głowie nie mieści, proszę pana. Przepraszam. Sama mam dzieci. Jak się dowiedziałam, zamarłam, po prostu zamarłam. Może pani jeszcze powiedzieć, w jaki sposób on zaczepiał? Wie pan co, on był agresywny. To był człowiek, który był alkoholikiem. I pił, ja spotkałam go kilka razy w Biedronce. Nie chcieli mu sprzedać piwa, czy chciał iść do kasy samoobsługowej, nie miał karty, to wyzwał ochroniarza od Leszcza. Nie będę tutaj tych epitetów przytaczać, bo nie są one na miejscu, ale proszę mi powiedzieć, niech każdy się zastanowi, czy jeśli ktokolwiek z ludzi zadzwoniłby wtedy na policję, że starszy człowiek wyzywa od Leszczy, od debili, czy policja by zareagowała? A może... Myślę, że nie. Muszę tylko bo pani w Żabce powiedziała, że wiedzą, co to jest za pan i on ani razu alkoholu nie kupił i był... A tutaj jeszcze jeden pan mówi, że schludny to był człowiek. Schludnie wyglądał, to może inny człowiek to nie, był. Nie, to jest ten. Widziałam zdjęcie, więc rozpoznałam. Na 100%. Co tutaj... On gdzie mieszka? No nie będę pokazywać, bo tutaj mieszka jego siostra. To też jest troszeczkę, wie pan, krzywdzące dla tej osoby, żeby ludzie może zlinczowali siostrę, która może jest niewinna. Nie mogła sobie z nim poradzić. To był chory człowiek psychicznie. Niejednokrotnie spotykałam tego pana. Niejednokrotnie tutaj w Biedronce. Jak pan pójdzie do Biedronki, to tutaj też na pewno ochroniarz porozmawia z panem. On go zna na 100%. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Czy z tego wszystkiego jest jakaś lekcja? Co tutaj się stało, żeby nie dopuszczać to takich, żeby to się nie powtórzyło, żeby ta śmierć nie poszła na marne? Czy czegoś może nas ta sytuacja nauczyć? Żeby reagować w każdej może sytuacji, wie pan, bo ludzie jednak, jeśli ktoś krzyczy ratunku, to odwracają głowy. Jak krzyczą, pali się, to może biegną, ale nie ma takiej empatii. Panuje troszeczkę taka znieczulica, można powiedzieć, wśród ludzi. Gdy ktoś kogoś uderzy, ludzie się odwracają, lepiej, żeby nie być świadkiem, niż reagować w dzisiejszych czasach. Może nauczy nas to tego, żeby reagować w każdej sytuacji? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Niewyobrażalna tragedia. Współczuję bardzo rodzinie, rodzicom, siostrze Maurycego. Ale co, to awanturował się? Nie awanturował, no szedł i wyzywał. Szedł i wyzywał, nie wiedział kogo. Ojejku, ale co takiego mówił konkretnie? No ustala na politykę, na to, taki. A co o tej polityce mówił? No, a takie, już się nie będę wyrażać i to, różnie tam, no. Aha, ale to tam jest. Czyli to się dało, dało się pewnie wyczuć. Ja na ten temat nie wiem nic, bo mi dzisiaj serce już pęka od dwóch dni. Dziękuję, nie ma mowy. Wszystkiego dobrego. Szkoda ci ciotkę. Mam wdówki, to ja wiem co to znaczy. Człowiek się bał o nie. Dziękuję panu bardzo.